W rozdziale 6 książki Ewangelia według Jezusa MacArthur pisze o człowieku niewidomym od urodzenia. Jezus nawiązuje z nim kontakt, co opisano w Jana 9. MacArthur porusza dwie kwestie. Po pierwsze, MacArthur twierdzi, że choć niewidomy miał co prawda pewną miarę wiary po tym, jak został uzdrowiony, ale dochodzi on do tego, co MacArthur nazywa pełnią wiary w Chrystusa, dopiero gdy wraca i pada przed Jezusem, oddając mu cześć. Definiuje on pełnię wiary w Chrystusa jako pełne poddanie mu swojego serca, duszy, umysłu i siły. Tak więc pierwszy punkt widzenia MacArthura polega na tym, że wiara w Chrystusa nie jest tak naprawdę wiarą w Chrystusa. Jego definicja wiary to nie poddanie się Chrystusowi, ale zupełne poddanie się całego siebie Chrystusowi. Oznacza to zobowiązanie, posłuszeństwo, wytrwanie i uczynki. Druga kwestia, jaką porusza w tej części swojej książki, polega na tym, że jeżeli zbawienie jest dziełem Boga, to nie może być w nim żadnych braków. Oczywiście ma na myśli, że w życiu zbawionego człowieka pojawią się zmiany oraz owoce. I oczywiście nikt nie zaprzecza temu, że osoba, która uwierzyła, będzie wydawać zarówno owoc, jak i zmieniać swoje życie. Jednakże głównym mottem całej książki MacArthura jest idea wierzącego, który wytrwa w tym do końca. Według niego jest zatem niemożliwe, aby ktoś, kto naprawdę uwierzył, odpadł i umarł w tym stanie. Gdzie tego typu wyjaśnienie znajdujemy w Jana 9? Według MacArthura cokolwiek dobrego zrobił ten uzdrowiony mężczyzna miało miejsce przed jego ponownymi narodzinami, które miały miejsce dopiero w momencie, kiedy padł on przed Jezusem i zaczął go czcić. Według MacArthura to właśnie wtedy człowiek ten oddał się Chrystusowi w pełni i dlatego też został wtedy ponownie narodzony. Gdzie zatem możemy nauczyć się czegokolwiek o życiu tego człowieka po tym, jak został narodzony ponownie? Odpowiedź brzmi nigdzie. Zatem jak MacArthur może użyć rozdziału 9 Jana, aby udowadniać doktrynę o wytrwaniu świętych? Okazuje się, że nie może. Mamy tutaj znowu do czynienia z egzegezą, bo MacArthur ponownie wczytuje swoją teologię w tekst biblijny i niestety robi to raz za razem w całej swojej książce.